Czyli mamy patrzeć tylko do przodu. Mamy patrzeć do przodu i mamy myśleć o tym, co możemy zrobić, a nie czego nie możemy. Przeszłości nie możemy zmienić. Jeżeli była dobra, to trzeba ją przytulać i mieć ją, opowiadać dzieciom, wspominać, szukać przyjaciół, którzy dzielą tę samą wspaniałą przeszłość. A jeżeli była zła, tak jak Anglicy mówią, forgive and forget. Przebacz i zapomnij. Nieodmiennie. Wszędzie powtarza się jeden motyw. Najważniejsi są inni ludzie, którzy nas otaczają. Ale niekoniecznie rodzina. No niekoniecznie, jak Amerykanie mówią, jak ci się twoja nie trafiła fajna, to sobie zrób zastępczą własną. Przyjaciółmi. Niech ktoś będzie taki dobry, jak chciałabyś mieć mamę. Niech ktoś będzie taki mądry, jak chciałabyś mieć tatę. Tylko 14% mężczyzn w Polsce oszczędza na emeryturę i odkłada, a połowa z tego, tylko połowa kobiet, czyli 8%. Czyli my jakby w ogóle nie chcemy budować tej swojej przyszłości pozytywnej, fajnej, żeby spędzić ten czas w przyszłości. Dobrze. No, to się mieści w takim samym mniej więcej przedziale, czy w takiej samej kategorii, o której wspomniałam, mówiąc o tych nieszczęsnych aptekach polskich. My mamy promocję pecha, promocję właśnie nieszczęść. My nawet ulice nazywamy masowo jakimiś klęskami, ofiarami, tak. Pomniki męczennikami polskimi. Tak. I prawdę mówiąc, to świadczy o naszej, to o czym to świadczy? No to się nazywa czasami kultura. Cześć, tu Natalia Szymańczyk. Witam Cię w moim podcaście. Partnerem podcastu jest mBank, który w ramach akcji Kobiety żyją dłużej podejmuje temat podejścia kobiet do emerytury i inwestowania pieniędzy. Wszystko po to, aby wesprzeć kobiety w budowaniu bezpiecznej finansowo przyszłości oraz aby na emeryturze żyły tak, jak chcą. A w studiu goszczę dzisiaj Ewę Wojdyło-Osiatyńską. Jest mi niezmiernie miło i to dla mnie zaszczyt. Dziękuję, dzień dobry. Pani Ewo, zacznijmy trochę na luzie. Kiedy usłyszała Pani ostatni raz, Ewa, mów mniej. Pani Ewo, niech Pani mówi mniej. Bo no. Jest Pani znana z tego, że Pani jest wulkanem energii i nawet jak rozmawiałyśmy przez telefon, powiedziała Pani, zagadam Panią przez tą godzinę. No ja dziewczyno, ja to słyszę bez przerwy od swoich córek. A, czyli typowy schemat. Ale to wspaniałe, no po to czasami ma się osoby, które kompletnie nie mają hamulców i powiedzą ci dokładnie to, czego sama nie chcesz zobaczyć, a inni, nawet niektórzy bardzo to lubią, a jest to męczące. Samoświadomość myślę, że jest czymś bardzo ważnym, dlatego proszę mi powiedzieć, w czym tkwi pani fenomen? Gdyby nagle wylądowała obca osoba na ziemi, miałaby pani jej wytłumaczyć, dlaczego jest pani znana? Dlaczego ludzie do pani lgną? No to już nie wiem, dlaczego jestem znana, ale wiem, co ja robię. I to jest bardzo dobry patent. I każdy, kto to robi, powolutku dochodzi do tego samego, czyli staje się osobą potrzebną. Bo to, czy jest lubiana, czy jest słuchana, czy no to już jest tam taki trochę aspekt może właśnie jakiejś potrzeby. W naszej kulturze na pewno jest większa potrzeba upatrywania w kimś wzoru czy autorytetu. Ale ja naprawdę przekazuję taki komunikat. Wszystko, co ciebie dotyczy, jest dla mnie ważne. I o ile tylko potrafię, i czasami rozkładam ręce bezradnie, ale jeżeli tylko potrafię, to coś wymyślimy. Nie ma takiej sprawy, na którą ja bym powiedziała, no tu już nic nie wymyślę. Chociaż paradoksalnie czasami od tego zaczynam rozmowę, bo ja to jest chwyt pewien, że jak powiem, no tak, masz takie zmartwienie i takie, i takie, i takie. Wiesz co, na twoim miejscu to ja chyba bym przez okno wyskoczyła. To ty jesteś super zuch, że ty sobie z tym radzisz. Jak ty sobie z tym radzisz? I ty mi zaczynasz mówić. No zdałam sobie sprawę, że na to nie mam wpływu. A tu, no po prostu musiałam się pogodzić. A no. I tu już ty pracujesz, nie ja. I sama mówisz. I potem mówisz, pani Ewo, jak mi pani pomogła. Ale czyli spotyka pani takie osoby potem w samolocie i w różnych miejscach, ja wiem. A no właśnie, nawet ostatnio zdjęcie sobie zrobiłam z dziewczyną, która przyszła na zupełnie nieoczekiwane na uczelni, którejś miałam takie na 400 osób w dużej auli jakiś taki wykład.
I podchodzi, podbiega dziewczyna, myślę, no znajoma buzia, no skąd znam ona. Ja myśmy razem leciały do Kopenhagi i potem z Kopenhagi. Więc tak, bardzo było to miłe spotkanie i zrobiłyśmy sobie zdjęcie. Jest pani uznawana za, no powiem to może ja, bo wiem, że pani takich słów nie lubi, guru. Często ludzie tak padają przed panią trochę na kolana, wiadomo, daje pani ludziom pocieszenie, szukają rady, uważają za taką super mądrą. To ja od drugiej strony. Kiedy ostatni raz poczuła się pani głupia? Głupsza? Wie pani? Niewiedząca? No, co chwilkę. Ostatnio miałam krwotok z nosa. I poczułam się strasznie bezradna. Zaczęłam szukać, czytać. Poszłam do jakiegoś lekarza. Nie zgodziłam się z tym lekarzem. Czyli no, w drobiazgach, które właściwie życie to nam daje całą masę takich okazji, żeby człowiek nie to, że poczuje się głupio, tylko poczuje się bezradny albo pokonany, albo musi ustąpić wobec jakichś tam ważniejszych sił, wyższych czy gorszych. Więc to jest bardzo częste doświadczenie. Ja wcale nie jestem taką osobą, która by była niefrasobliwa i na przykład w ogóle niczym się nie przejmowała. Także nie. To... Natomiast też guru, słowo, jest, ono ładnie brzmi tak trochę, ponieważ jest zagraniczne, no to nikt nie wie co to. Ale guru to jest niebezpieczna rzecz. Bo guru się nie kwestionuje. Mhm. A ja w ogóle, jeżeli uczę, czy przekazuję treści, to właśnie jestem przeciwna uczeniu się na wiarę. Mhm. Zwątpij, sprawdź. Dlaczego? No bo dużo pracuję, mam kilka fakultetów i o jednej rzeczy bardzo się przekonałam. I to nie dzisiaj, tylko już dość dawno. Nawet książkę napisałam. To jest, że my jesteśmy różni. W ogóle nie ma. A guru ma jedną receptę, która pasuje do jednego typu ludzi. Wie pani jakich? Okropnych. Posłusznych. Takich, którzy dają się sterować. No, bo guru to jest ktoś, kto mówi, a ty nic. Tak, ty można zakwestionować. Padasz na twarz. I to niektórzy ludzie są tak w to wdrożeni. Bardzo wiele kultur wyrastało z modelu właśnie takiej bałwochwalstwa, coś rządzi, a ja nie mam nic do powiedzenia. Moje życie nie zależy ode mnie. Ktoś mi je dał albo ktoś nim zarządza. Nazywa się to czasem przeznaczenie, a jakieś gwiazdy, a czasami jakieś bóstwa. I to, no to strasznie człowieka ogranicza. Nawet malutkie dziecko bardzo szybko się może przekonać, że to nieprawda, co mama mówi. Mama mówi, uważaj, bo spadniesz. A on włazi i nie spadnie. On już tej pani nigdy nie uwierzy. Gdzieś w głębi duszy będzie myślał sobie, dobra. I innym razem mama powie, tu bym ci nie radziła, żebyś to i to zrobił. A on dalej myśli. Psi. I chyba w ogóle warto, żebyśmy odeszli od ery autorytetów, bo nasze czasy pokazały, że tych autorytetów nie ma, prawda? Brawo, pani Natalio. Dziękuję. Od razu przez pierwsze 15 minut pochwała. Nie, bo ja nie zwalczam autorytetów, tylko ja podważam sensowność. Ja inną rzecz tak proponuję. Mianowicie wzór. Mhm. Ja lubię wzory. Ja szukam. Nawet w literaturze, nawet w poezji, nawet w abstrakcyjnych jakichś doświadczeniach takich, kiedy mi się, nie wiem, coś przydarzy dzięki czyjejś myśli pięknej. Dla mnie na przykład wielkim wzorem to jest na przykład Sokrates. No nie znaliśmy się z tym panem, ale wszystko, co ja wiem, właściwie nie od niego, tylko o nim, bo tak. On nawet słowa nie napisał, tylko Platon. To ja słucham tego, rozważam i myślę sobie, no nikt na świecie nie powiedział tego lepiej. Więc jest to po prostu... Tak, to jest wzór, ale czy to jest autorytet? Ja nie wiem, jak on traktował swoją żonę, albo jak on traktował uczniów, albo czy na przykład był higieniczny, czy ładnie pachniał. Wcale nie wiem. To jest to samo. Ja przestałam słuchać zespołu Guns N' Roses, kiedy dowiedziałam się, że główny wokalista Axl Rose na jednej z płyt zaczął śpiewać piosenki napisane przez Charlesa Mansona. Właśnie. Czyli morderce żony. No, właśnie. Ja się wtedy odwróciłam.
ale nie powinnam jakby odwracać się od muzyki, bo muzyka to jest co innego. Właśnie, uległam tej kulturze autorytetów. Tak. A nie powinnam pewnie. No, bo autorytet to jest tak każdy, no ja naprawdę znam mnóstwo ludzi, których świetlane obrazy znamy medialnie, publicznie, ale coś wiem o tych ludziach. Tak, no co chatka to zagadka, że tak powiem bardzo prymitywnie, ale niestety tak jest, prawda? Jeżeli zajrzymy do domu każdego człowieka, pewnie czegoś się możemy doszukać, więc może odgradzajmy to w jakiś sposób, no, byśmy właśnie chyba zwariowali. No właśnie. I tak naprawdę zaburzy nam się zupełnie system wartości na świecie. Ja ostatnio czytałam wywiad Rzekę z Andrzejem Żuławskim, reżyserem. I on powiedział, że jego doświadczenia wojenne bardzo mocno go naznaczyły. To znaczy, skoro już przeżył wojnę, to myślał sobie, że już nic gorszego go nie spotka. I dało mu to taką odwagę, taką bezczelną czelność, taką odwagę do robienia wszystkiego, co mu tylko przyszło do głowy. I robił to, jak się okazuje, z sukcesem większym lub mniejszym, raczej większym. I teraz moje pytanie do pani. Urodziła się pani w drugim dniu wojny. Czy wojna naznaczyła panią w ten sam sposób, w taki czy inny sposób na swoje życie? Na życie? Nie, dlatego że ja nie miałam świadomości wojny. Po pierwsze, jako takie małe dziecko i w dodatku jeszcze moja mama nawet na to zwróciła uwagę bardzo wcześnie, tam miałam chyba 5 czy 6 lat, kiedy powiedziała, popatrz, jakie myśmy miały szczęście. Wszyscy tutaj opowiadają, że domy burzyły się nad ich głowami, że musieli uciekać, a myśmy nie słyszały żadnego wybuchu bomby. Bo moją matkę razem ze mną zesłano nas na Syberię, na Kazachstan dzisiejszy. W związku z tym tam ludzie z głodu umierali, ale no nie było ani bomb. Były same kobiety i dzieci. Wszyscy mężczyźni byli na wojnie. Był to taki piękny świat. Pełen głodu i chorób i śmierci. Ale ja miałam, nie wiem, 5 miesięcy, 6, 8 roczek, 1,5. Byłam biegającym, żywym dzieckiem. I w zasadzie, no co dziecko wie, nawet dzisiaj, o wojnie, nie wiem, w Ukrainie, które ma 2 latka. No jak siedzi, wgapia się w telewizor, to już coś wie. No ale to wtedy była zupełnie nieistniejąca. Czyli ten sam fakt nie dodawał pani odwagi na całe życie? Nie, dlatego że ja myślę, że najwięcej dzieci przeżyć mają nie z powodu tego, co się dzieje na świecie, tylko z powodu tego, jakich mają rodziców. Dlatego, że dziecko przetwarza pewne informacje ze świata przez kontekst, tak, który jest najbliższy. No więc jeżeli mama jest smutna, to dziecko się martwi. Jeżeli mama płacze, to dziecko przeżywa ból, rozpacz. Natomiast jak się ma mamę, która chroni to dziecko przed tym. A pani taką miała? A moja mama była ofiarą wojny. Nawet jak mi mówiła, i to bardzo ciekawe, bo mi raz mi kiedyś powiedziała, ja chciałam tam na przykład, nie wiem, kupiłam wczoraj książkę i znowu do księgarni przyszły nowe, jakieś tam Gałczyński czy coś, czy listy do Mileny, Kawki. Tak. I ja, mamo, muszę kupić. A mamo, wiesz co, to poszukaj, którą i której książki już nie będziesz czytać. I najpierw ją oddaj komuś i dopiero kupimy następną. A ja w ogóle nie rozumiałam tego. Ja chciałam mieć dużo, mnóstwo. No i mama mi wtedy wytłumaczyła. Mówi, wiesz, ja ci coś powiem. Pierwsza wojna światowa zniszczyła mój dom dzieciństwa. Druga wojna światowa zniszczyła mój dom dorosły. I ja po prostu wiem, że tak jak z tobą z wojny wróciłam, z tobą za rączkę i z jedną walizeczką w takiej płóciennej, takim pokrowcu, małą. I to wszystko. Tam były tylko dyplom mego ojca, dyplom mojej matki i jakieś pamiątki i już. I mama mówi, wiesz, przedmioty dają szczęście, jakby były trwałe na wieki, a one nie są trwałe. I dlatego ja nie będę zbierać, bo największy ból, jaki był dla mnie, to kiedy wiedziałam, że mam się na jutro spakować, wziąć noworodka w ramiona i w zupełnie nieznane miejsce pójść. Tyle, co udźwignę. Bo jakiś tam oficer bezpieki sowieckiej w ten sposób zarządził. No i mama tak w takich sytuacjach się znalazła. I miała, ja na przykład do dzisiejszego dnia nie jestem zbieraczką. Zupełnie. Z lekką ręką. Chociaż obrasta się, bo to nie tylko ja sobie kupuję, ale ktoś na przykład prezentów nie lubię. Mhm.
Zwłaszcza jeżeli to nie są moje marzenia, tylko jeszcze jedna paszka, albo jeszcze jeden sweterek. No ale książki chyba wszystkie pani swoje ma. Właśnie już mi się powykruszały niektóre egzemplarze, ale mam cudowne, kochane wydawnictwo, które dodrukowuje. Które składuje. Tak. Wprawdzie mi się te okładki w nowej generacji nie podobają tak bardzo, jak mi się podobały te pierwsze. Tak. Ale moje czytelniczki mówią, że świetne. No to dobrze. Wojna w kontekście psychologicznym. Jesteśmy ciągle karmieni informacjami o zagrożeniu wojennym. Co zrobić, żeby nie zwariować? Bo ja szczerze przestałam już oglądać informacje. A ja nie, a ja oglądam. Ja oglądam wszystkie, dlatego że oglądanie informacji nie powoduje, że ja je przetwarzam na treść swojego życia. Mhm. Ja po prostu się dowiaduję, co się dzieje. Chyba umiem selekcjonować, co mnie bezpośrednio dotyczy, a co mnie nie dotyczy. Jest taka piękna modlitwa o pogodę ducha, którą anonimowi alkoholicy rozpropagowali, chociaż przypisuje ją się tam, nie wiem, świętemu Augustynowi czy jakimś starożytnym, nieważne. Boże, użycz mi pogody ducha, żebym godziła się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, żebym zmieniała to, co mogę zmienić. I mądrości, żebym rozróżniała jedno od drugiego. Piękne. I teraz, to jest w ogóle najlepsza filozofia życiowa. I właściwie, no tak jak są te takie sentencje, czy starożytnego Rzymu, czy starożytnej Grecji, czy jakiś taki wers z pisma któregoś świętego, Talmudu, czy o przebaczaniu, czy tam nasze chrześcijańskie takie maksymy. To po prostu jest naprawdę w pigułce tyle treści. I oglądam sobie wojnę, chcę wiedzieć, jeżeli mogę na coś zareagować, to reaguję. Jak była potrzeba ratowania uchodźców ukraińskich, to się bardzo do tego włączałam. Tak. I miałam okazję zareagować, bo wcale nie chciałabym być jakąś amebą. Nagle schować się pod kanapę i czekać, że co. Lubię brać udział, lubię wiedzieć, lubię uczestniczyć. I myślę, że nie dałabym sobie tego odebrać. A jak ktoś nie lubi, no to proszę bardzo. Tylko, że ja wiem, że wtedy taka osoba nie żyje w prawdziwym świecie, tylko żyje w świecie, no nie wiem, czy urojonym, czy wyreżyserowanym, czy trochę sztucznym, szklany klosz. No jakaś metafora by tutaj się przydała. I co taka osoba myśli? Ona myśli wtedy o sobie, o swojej zupie, o swoim dziecku, o swoich zabawkach, o swoich przyjemnościach czy o zmartwieniach. I nie jest człowiekiem społecznym. A moim zdaniem człowiek w ogóle funkcjonuje na kilku płaszczyznach, żeby nie wiem co. I może się wyrzec którejś. Na przykład mogę nie mieć życia osobistego. Mogę się... Na niekorzyść własną. Mogę nie mieć dzieci, mogę się wyrzec nawet rodziców, mogę oddalić się, być pustelniczką. Są tacy ludzie. No oni zwykle charakteryzują się, ja jestem po studiach psychologicznych, po długim zawodowym życiu w charakterze psychoterapeutki. To jest zawsze jakaś forma patologii. Bo to nie jest normalne życie. Życie pełnią. To jest życie wypreparowane. Czy ze strachu, czy z bezradności, czy z braku umiejętności, czy po prostu z defektu mózgowego, który nie posiada z jakichś powodów genetycznych albo innych, nie posiada tego aspektu przeżywania czegoś wspólnie. I wszyscy wiemy, że nie wiem, nawet przyjście na plac zabaw, małe dziecko, no co robi? Pędzi do dzieci. A jeżeli nie pędzi do dzieci, to właśnie mówimy autystyczne. Albo podejrzewamy. Albo wystraszone, czyli zostało skrzywdzone. Albo zastraszone i jakaś babcia mówi, nie idź tam, bo ci zabiorą łopatkę. I takie dziecko tym nasiąka, ma autorytet.
Więc w tym sensie to każdy człowiek ma tą egzystencję społeczną przez nawet sam fakt przyjścia na świat, nie samodzielnie z jakiegoś jajeczka, które leży sobie na polu, tylko w rodzinie. No i potem coś się dzieje i się wyrzeka tej rodziny i ją zostawia i nie chce kontynuować tej więzi, ani nawiązywać więzi. A z kolei wszystkie badania, bo oczywiście nauki warto posłuchać i nauka dużo uwagi poświęca, zwłaszcza w ostatnich tam kilkudziesięciu latach, no właśnie sprawdzaniu, co człowiekowi daje pełnię, satysfakcję, przyjemność, z czego składa się dobre życie, co to jest szczęście. I nieodmiennie wszędzie powtarza się jeden motyw. Najważniejsi są inni ludzie. Którzy nas otaczają. Ale niekoniecznie rodzina. No niekoniecznie, jak Amerykanie mówią, jak ci się twoja nie trafiła fajna, to sobie zrób zastępczą własną. Przyjaciół mi. Niech ktoś będzie taki dobry, jak chciałabyś mieć mamę. Niech ktoś będzie taki mądry, jak chciałabyś mieć tatę. Niech ktoś będzie taki czuły, jak chciałabyś mieć siostrę. To się zbiera. Więc w tym sensie to jest to bardzo uniwersalne. I oczywiście ja dopuszczam wyjątki. Są ludzie, którzy mają różne formy odstępstw, żeby nie powiedzieć zaburzeń. Bo to nie musi być patologiczne, po prostu są inni. No więc zostawiamy margines dla inności. Ale w tej szerokiej, olbrzymiej większości łączy nas bardzo jedno. Nie lubimy samotności. Samotność uważamy za krzywdę. Teraz jest ogromnie takie światło Jupiteru wrzucone na samotność. Piszą książki, ja niedawno recenzowałam taką książkę o samotności. A zanim tą skończyłam recenzować, to pojawiła się już następna, gotowa książka, do której poproszono mnie, żebym na okładkę coś napisała. Czyli jest wysyp tego niepokoju, który towarzyszy ludzkości całej, bo to nie tylko dotyczy nas nad Wisłą. Samotność wynika po prostu z utracenia pewnych takich naturalnych, biologiczno-cywilizacyjnych zdolności do bycia razem. Ja zacytuję może najnowsza książka pani Ewy, Żyć lepiej, ale ważniejszy jest ten podpis o rozwoju osobistym. Jeden z moich ulubionych cytatów, oto współczesny paradoks. Glob się przeludnia, a samotnych ludzi jest coraz więcej. Nikt nie dostrzega tego lepiej niż psychiatrzy i psycholodzy leczący depresję lub chyba najczęściej przewlekłe zagniewania, nieprzebaczone krzywdy, zamartwianie się z biedy, chorób lub uraz, ale też z powodu nudy, marazmu i osamotnienia. Przeraziło mnie to zdanie. Antydepresanty pomagają w leczeniu chorób mózgu, natomiast niekoniecznie są dobre na pretensje do losu. Lek na te nieszczęścia znam. Są to mili ludzie, mili, życzliwi, przyjaźni. Czyli przeraziło mnie to też, że często antydepresanty są w takim razie wydawane zbyt często i zbyt pochopnie. No, to jest kwestia właśnie pewnego sporu. I to sporu nie tylko, w którym główną rolę grają sami psychiatrzy, czy Big Pharma, producenci tych coraz to bardziej wyrafinowanych i rzeczywiście coraz bardziej dopasowanych do najróżniejszych niuansów tych defektów funkcjonowania mózgu, leków, ale sami potencjalni pacjenci. Ludzie pragną połknąć tabletkę, zamiast słuchać pani podcastu. Po prostu. Bardzo dużo ludzi, ja nawet w tej książce zrobiłam taki mały research, niewielkiego formatu, bo tylko zajrzałam do roczników statystycznych, ale porównanie dwóch krajów sąsiedzkich w gruncie rzeczy przez kawałek Bałtyku. I mamy Danię i mamy Polskę. Nie chodzi o wielkość kraju czy o gęstość zaludnienia. O ilość aptek. No i w tej książce podaję, że w Danii jedna apteka przypada na 20 tysięcy mieszkańców czy 30, już nie pamiętam. A u nas jedna apteka przypada na 2 tysiące mieszkańców. Tak. Z tego prosty wniosek. W Polsce nasze Ministerstwo Zdrowia, czyli resort odpowiedzialny za zdrowie publiczne, uprawia promocję chorób, a nie promocję zdrowia. Bo
basenów jest mało, kortów jest mało, bieżni jest mało, boisk jest mało, ścieżek do biegania po tartanie wokół osiedli prawie w ogóle nie ma i tak dalej. Więc no i to też coś pokazuje, że my mamy pewną jeszcze ciągle taką tradycyjne przywiązanie do tego, że właściwie albo jestem zdrowa i sprawna, a jeżeli nie jestem zdrowa i sprawna, to znaczy, że jestem chora. Mhm. A gdzie indziej się myśli, jestem zdrowa i sprawna, więc świetnie. A jak nie czuję się zdrowa i sprawna, to może brakuje mi czegoś w życiu. Na przykład przyjaciół, na przykład tańca, na przykład seksu, na przykład znajomości atrakcyjnych, ciekawych, dyskusyjnych, rozmownych. Czyli możemy iść do zdrowia przez styl życia, a możemy iść do zdrowia przez chorobę. Lekarstwo daje się na chorobę. Ale zgodzi się pani z tym zdaniem, że antydepresanty są zbyt pochopnie wypisywane pacjentom? No. To jest plaga dzisiejszych czasów? No. Nie powiem tak, dlatego że zanim zaczęłyśmy rozmowę, to powiedziałam, tak, że nie chciałabym nikogo antagonizować. Rozumiem, to jest bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję. I jeszcze mój drugi ulubiony cytat z książki, ale właściwie jest to Olga Tokarczuk. Bóg stworzył człowieka z oczami z przodu, a nie z tyłu głowy, co oznacza, że człowiek ma się zajmować tym, co będzie, a nie tym, co było. Mhm. Czyli mamy patrzeć tylko do przodu. Mamy patrzeć do przodu i mamy myśleć o tym, co możemy zrobić, a nie czego nie możemy. Przeszłości nie możemy zmienić. Jeżeli była dobra, to trzeba ją przytulać i mieć ją, opowiadać dzieciom, wspominać, szukać przyjaciół, którzy dzielą tę samą wspaniałą przeszłość. A jeżeli była zła, tak jak Anglicy mówią, forgive and forget. Przebacz i zapomnij. Bo jeżeli coś było złe, a my już znowu z nauki wiemy, to nie dlatego, że jakaś tam pani psycholog sobie to mówi, tylko dlatego my przez naukę odkrywamy pewne głębokie zjawiska. Otóż, jeżeli nasz mózg myśli o czymś uporczywie, to dla mózgu jest wszystko jedno, czy to jest, dzieje się teraz, mhm, czy to się zdarzyło kiedyś, albo nie zdarzyło nigdy. Na przykład ja mogę myśleć, wsiadając do samochodu, o tym, że o Boże, ale jak będzie ktoś wyjeżdżał i nie zauważy mnie i zderzy się ze mną, ja będę miała ten wypadek straszny i będę okaleczona na całe życie i będę na wózku inwalidzkim. Ja mogę to pomyśleć. Tak, ale to niebezpieczne, bo jesteśmy tym, o czym myślimy. Ja tak uważam. Przede wszystkim. Uczymy ale po drugie, mojemu mózgowi jest wszystko jedno. Czyli ja w tym momencie, nawet ja mogę nie ruszać samochodem, tylko w nim siedzieć. Ale jak ja sobie to pomyślę, chociaż nigdy nie miałam takiego wypadku, żeby ktoś na mnie, ciężarówka najechała na mnie od strony kierowcy. No nie było. Ale jak zacznę to myśleć, to co się dzieje z moim ciałem? Moje ciało, tutaj jest centrala zawiadowcza w mózgu. Jak mózg obrabia coś przerażającego, to moje całe ciało reaguje. Jest wielki wytrysk adrenaliny. Uwaga, ratuj się. Wobec tego cała jestem spocona, robię się czerwona, zaciskają mi się szczęki, zaciskają się pięści. Ale też, jak jest zagrożenie, to kortyzol, to jest ten stres maksymalny. To się wtedy cały organizm, nawet ciśnienie krwi skacze do góry, spada. To są po prostu, to jest rewolucja. Zatrzymują się, nie wiem, praca nerek, praca żołądka. Wszystko tężeje. Jakieś hormony się wydzielają. Czyli ja mogę w tym momencie dostać zawału, mogę dostać na przykład wylewu do udaru, dlatego że to jest ekstremalna sytuacja. A ja siedzę sobie spokojnie w fotelu i tylko to sobie myślę. Otóż my już dzisiaj to wiemy, bo kiedyś nie mieliśmy możliwości badania mózgu za życia. Mogliśmy tylko patrzeć te mózgi, jak wyglądają, ale to nie była wiedza neuropsychofizjologiczna. Dzisiaj mamy instrumentarium i ono się doskonali z godziny na godzinę. I my już coraz lepiej wiemy.
Możemy sobie tu, my we dwie, podłączyć elektrody, będą monitory i dobry neurofizjolog popatrzy i powie, oto Natalia teraz przeżywa ciekawość, a Ewa w tym momencie ekscytuje się, ponieważ ma okazję powiedzieć coś, co bardzo ją obchodzi i zależy jej na tym. Czyli nawet mogą to liczbowo pokazać, że u ciebie jakaś część hormonów pracuje więcej, a niektóre przysypiają. I to samo u mnie. Wszystko my możemy dzisiaj wiedzieć. Ale skoro wiemy, to wystarczy nawet ta informacja, którą teraz sobie wymieniłyśmy, że jeżeli ja będę dopuszczać rozpamiętywanie złego, to ja wpływam na złą jakość życia. Kropka. A to, co złego, to zdarzyło się kiedyś, prawda? Jeżeli ktoś miał złe dzieciństwo, nie zdał matury, dzieci krzywdziły go na podwórku i tak dalej, i tak dalej. Jak ja zacznę dzisiaj o tym myśleć, to jakość mojego życia dzisiaj obniży się. Mhm. A jeszcze jest jedno, tego już w księgach jakubowych nie dopowiedział ten ciekawa postać tego kapłana, bo to zdaje się jakiś rabin powiedział. Już nie pamiętam książki. Nie dopowiedział jednej rzeczy. Mianowicie tego, że ty nie ryzykuj zajmowania się, jak gdyby pozwalania się pochłonąć czymś, co było, bo ty nie wiesz, ile ci życia zostało. A dasz mi gwarancję, że ja dzisiaj do domu dojadę? Nie, ale trzymam kciuki. Dobrze, że mamy w sobie tą dziecinną żyłkę czarnego kota, gwiazdki, kciuki. Tak, po prostu. I szkoda każdej chwili życia, bo naprawdę nie wiesz, ile ci zostało. Ale pani Ewo, z tym myśleniem do tyłu, to my jesteśmy, mam wrażenie, Polacy ekspertami. W ostatnich latach to się też upowszechniło i stało chyba dosyć modne, żeby też grzebać w przeszłości. Ale odnośnie tego myślenia o przyszłości też myślę sobie, że mamy dużo do nadrobienia. Dlatego, że w kontekście przyszłości właśnie lubimy się karmić lękami, obawami o przyszłość. Ja takie coś zauważam, przynajmniej wśród swoich znajomych. Czy na przykład w kontekście tej wojny. A nie myślimy na przykład o takich rzeczach bardziej sprawczych. Na przykład paradoksalnie nie myślimy w zasadzie w ogóle o swojej emeryturze, o tym, żeby ją spędzić fajnie, żeby ta przyszłość była dobra. Ja wyczytałam jakieś badania ostatnio i z tych badań wynika, że tylko 14% mężczyzn w Polsce oszczędza na emeryturę i odkłada, a połowa z tego tylko połowa kobiet, czyli 8%. Czyli my jakby w ogóle nie chcemy budować tej swojej przyszłości pozytywnej, fajnej, żeby spędzić ten czas w przyszłości. Dobrze. No, to się mieści w takim samym mniej więcej przedziale, czy w takiej samej kategorii, o której wspomniałam, mówiąc o tych nieszczęsnych aptekach polskich. My mamy promocję pecha, promocję nieszczęść. My nawet ulice nazywamy masowo jakimiś klęskami, ofiarami, tak. Pomniki są... Męczennikami polskimi. Tak. I prawdę mówiąc, to świadczy o naszej... To, o czym to świadczy? No to się nazywa czasami kultura. Bo na kulturę składa się nie tylko sztuki piękne i rzeczy, które życie umilają, ale kulturą też jest sposób mówienia, sposób myślenia, jak gdyby postrzeganie siebie, tożsamość. Otóż w tożsamości takiej właśnie może masowej, chociaż to trudno powiedzieć, jaki byłby procentowy rozrzut między tymi, którzy są sprawczy, tak, i podtrzymują w sobie tę cechę, a są skazani na los. Nie wiem, ale na pewno tych drugich jest za dużo. Bo to, że będą ludzie tacy, no właśnie mało, tacy mało pozytywni, to można to jak gdyby zrozumieć, bo mamy i taki system edukacji, i takie rodzicielstwo. U nas strasznie dużo wynika z pewnych takich podwalin kulturowych.
na przykład to, że nasza religia głównie zajmuje się grzechem. Tak. No to, to się siłą rzeczy, no już teraz o grzechu prawie nikt nie myśli, to tam jakaś garstka ludzi jeszcze się tego trzyma, ale w zasadzie cały czas tylko dwie przyjaciółki się spotykają i mówią, o, bluzkę masz fajną, ale wiesz, to dlaczego założyłaś te spodnie? Albo dlaczego jesteś w leggingsach? Wiesz, lepsze byłoby do tego co innego. Albo, wiesz, fajne masz kolczyki, a gdzie kupiłaś? Ja sobie takie ta same kupię. Czyli ja ciągle coś oceniam, osądzam. Mhm. Nawet jak mówię, że fajne, to to też jest właściwie... ocenne. No, no wtrącam się. Tak jak gdybym miała, dawała sobie prawo do wyrokowania o tym, a wszystko ma wpływ na drugą osobę, takie odnoszenie się do tego. I dużą wagę przywiązujemy do tych zewnętrznych atrybutów. A zewnętrzne atrybuty zależą w jakimś stopniu od nas. Ale akurat nie w dziedzinie ozdoby, tylko raczej w dziedzinie instrumentalnej. Na przykład fantastycznie jesteś sprawna, Boże, jak szłam z tobą, to ledwie nadążałam. Musimy częściej chodzić na spacery, bo mnie to tak energetyzuje. Nie lubię, jak ktoś tak idzie. Mhm. Czyli mogę zwrócić uwagę na coś takiego. Albo podoba mi się, jak rozmawiasz. Zawsze zostawiasz przestrzeń. Wiesz, to bardzo mi się u ciebie podoba. To też jest jakaś ocena, ale ona ma charakter taki mniej prymitywny. O, ładnie wyglądasz, jakie ty masz śliczne oczy. No, czy to od ciebie zależy? Tak. Wiesz, czyli to są nawyki kulturowe, to jest pozostałość jakiegoś, no, takiego właśnie wychowania w tym duchu i ono jeszcze ciągle się, to się dzieje, bo te zmiany zachodzą bardzo powoli na poziomie, powiedzmy, nie wiem, takiego wielkiego narodu jak nasz, ponad tam 35 milionów, to naprawdę jest. Ja znam kraje, gdzie jest, nie wiem, teraz z Wilnem współpracuję, nawet mam jutro ciekawą rozmowę z dziennikarką z Radia Wilno. I no tam jest 5 milionów ludzi. Właściwie wszystkie procesy, które się zastanowi ktoś i powie, to jest dla nas ważne, to w ciągu miesiąca wiedzą wszyscy. I wszyscy zaczynają reagować, dyskutują, przyjmują to albo krytykują, biorą udział. No a u nas nie może 30 parę milionów wziąć udział w jednej dyskusji. Już się podzieliliśmy na jakieś podzespoły. Dlatego, że no nie sposób, no nawet jest to po prostu tak samo Francja czy Niemcy. Wielkie narody mają dużo trudniej. Stany Zjednoczone. Przecież widzimy, bardzo co się tam obecnie rozpękło. Trochę podobnie jak nasz kraj obecnie w tych rozgrywkach prezydenckich. Ale to bierze bardzo się, niepokojące. To bierze się właśnie z takiej masy ludzi, którzy mają zupełnie, jakby pochodzą z innych rzeczywistości. Wyrośli w czym innym, co innego dla nich nadal jest ważne. No i także to trochę jest nieuniknione i pewnie te procesy, które się toczą, one pewnego dnia zhomogenizują ten świat. Tak jak już właściwie wszędzie, ja dużo podróżuję, ale wszędzie już są w toaletach jest papier toaletowy. Więc to nawet w Tajlandii, nawet gdzieś tam w Meksyku, no to to jest znak, że jednak niektóre rzeczy cały świat przyjmuje. A ma pani takie poczucie, że nasze pokolenie jest już bardziej świadome tego, żeby tworzyć swoją dobrą przyszłość? Bardziej świadome niż na przykład pokolenie naszych rodziców albo dziadków, że mamy te narzędzia, mamy te instrumenty? Wie pani co? Czy pomimo tych narzędzi, pomimo tych instrumentów, pomimo tych możliwości wcale do tego nie sięgamy? Wcale nie wiem, czy nowe pokolenie tworzy jakieś nowe trendy i wartości, czy czasami to się miesza, bo nowe pokolenie, czyli bardzo młodzi ludzie, dzieci, nastolatki, młodzież, to są osoby, które z definicji, ponieważ są młode, mają nie tylko prawo, ale obowiązek być głuptasami. Wobec tego bardzo często ci najmłodsi to strasznie głupio żyją. No jest mniej narkomanów po 50 niż do 20. W związku z tym to pokazuje. Albo mniej ludzi po 40, którzy na przykład lekceważą wartość pieniądza.
Chce pani powiedzieć, że dawniejsze pokolenia żyły mądrzej? Nie, chcę powiedzieć, że nie zamieniłabym się na żadne dawniejsze pokolenie. Natomiast bardzo chętnie, nawet na swoim Facebooku napisałam, że mam nadzieję, że dożyję tego czasu, bo i tak długo żyję, więc dlaczego bym nie miała jeszcze dłużej? Bo tak przewiduję, że w 3268 to Polska. To dożyjmy tego. Będzie wspaniałym społeczeństwem. Naprawdę? I jak będzie to społeczeństwo wyglądało? Jak wygląda wymarzone społeczeństwo Ewy Wojdyło? To będzie takie społeczeństwo, w którym wszyscy się będą uśmiechać, szanować. Ludzie smutni będą umieli poprosić o pomoc. Ludzie radośni będą się dzielić tą radością, a nie chować ją dla siebie. Dzieci będą promienne, bo rodzice będą promienni i będą sobie żyli tak samo jak teraz. Też będą chorować, ale nie będą na przykład obwiniać za swoją chorobę ani Pana Boga, ani tatusia, ani mamusie, tylko będą się leczyć. Lekarze będą specjalistami na wysokim poziomie. Psycholodzy będą odpowiedzialni i będą pomagać ludziom, żeby stali się mocniejsi i sprawniejsi. No tak, a jak będzie wyglądała relacja między kobietami a mężczyznami? Cudownie. Tak. Ale zależność teraz, już będzie zniwelowana, czy równość większa? Znaczy zależność będzie zawsze, jak się będą ludzie kochać. Bo jak się nie kochają, to nie ma zależności. Natomiast jak się kochają, to zależność musi być. I jak będziesz smutny, a ja cię będę kochać, to mnie też będzie smutno. I to jest okej. Natomiast nikt nie będzie siebie nawzajem obwiniać za swoje własne uczucia. I nikt nie powie w 3268 roku, zezłościłaś mnie. Tylko powie, zezłościłem się. Muszę coś ze sobą zrobić. Bo kiedy ty to i to powiedziałaś, popatrz, to ja wpadłem w taką furię. Boże, jaki ja jestem dzban. Czyli będziemy w stanie lepiej się ocenić. I nie będziemy, obarczać wszystkim innych winą za nasze stany. Po pierwsze, a po drugie będziemy siebie rozumieć lepiej. A jak nie będziemy siebie rozumieć, to pójdziemy do pani Natalii, redaktorki, i powiemy, czy ma pani jakiś odpowiedni podcast, żebym ja mógł posłuchać, bo ja ciągle mi się wydaje, że nie decyduję o tym, jak się czuję. No proszę bardzo, z panią Ewą Wojdyło. Dziękuję. Polecam. Dziękuję. Chciałam poruszyć wątek bezpieczeństwa finansowego kobiet. Czy to jest cały czas problem dla kobiet w dzisiejszych czasach? Straszny. Bo tak, kobiety jak dobrze zarabiają, to też niedobrze, bo za dobrze, bo być może mają za dużo tych pieniędzy w stosunku do mężczyzn, a z kolei jak nie zarabiają, to czują zależność od innych, nie wiem, od męża. Więc czy pieniądze stanowią cały czas problem w życiu kobiet? To znaczy, pieniądze w ogóle stanowią problem. Myślę, że nie w życiu kobiet, ale w życiu ludzi. Dlatego, że dla niektórych pieniądz staje się fetyszem. Staje się takim świętym graalem, celem. Natomiast na pewno kobiety są skrzywdzoną częścią społeczeństwa w sensie ekonomicznym. Dlatego, że te całe stulecia, czy tysiąclecia nawet, zależności ekonomicznej od mężczyzn, która przekładała się na podporządkowanie jako osoby, to no ma swoje następstwa. Kobiety mają niższe poczucie wartości. Czują się bez tego dostawcy dóbr, czują się gorsze. No i to powoduje bardzo wiele negatywnych skutków. Łącznie z tym, że same kobiety źle się czują. A jak człowiek źle się czuje, to się staje złym człowiekiem. I w tym sensie to nie chodzi o to, że staje się mordercą. Ale na przykład kobieta, która źle się czuje, jest złą matką. Skoszkniała. Sorry. To jest... I to nie dlatego, że ta pani ma szczególne jakieś niedobre cechy. Tylko po prostu. To Nietzsche powiedział. I wśród tych sentencji, które ja bardzo wyławiam i lubię i czytam i potem je powtarzam. A ja chłonę. On powiedział, szczęśliwe dzieci wychowują szczęśliwi rodzice. I to jest, ale ja powiem, szczęśliwe społeczeństwo składa się ze szczęśliwych ludzi. Więc w tym sensie szczęśliwi to nie znaczy siedzimy i nas wszystko łaskocze. To nie chodzi o to, że chichoczemy jak głupki, tylko o to, że spełniamy,
że czujemy się sprawcami swojego życia. Nawet jeżeli zachoruję na najcięższą chorobę, to przyjmuję ją z godnością, a nie szukam, kogo by tu obwinić. Więc, a dlaczego? Bo jak obwinię, to kogoś nie lubię. A jak nie lubię, to mój system odporności. Proszę zobaczyć, jakie to jest niesamowicie mądre. Ta natura wymyśliła coś niesamowitego. Jest sprzężenie między twoim samopoczuciem, tak, a stanem zdrowia. I jeżeli masz samopoczucie negatywne, czyli wystarczy, że żywisz do kogoś urazę, kogoś nienawidzisz, o kimś źle myślisz, a zaczyna się gdzieś czaić jakaś niedobra choroba w tobie, to twoje komórki T, T-cells, one słabną. Bo ty się źle czujesz. Bo ty do kogoś masz złość. Kogoś nienawidzisz. Energia idzie na złość. Złość, uraza, pretensja, pamiętliwość, mściwość, to są uczucia, które pochłaniają energię życia. I ona tylko pozornie daje ci moc. Ale moc do czego? Do zabijania, do bicia, do hejtowania, do wściekania się, do krzywdzenia. To nie jest energia do malowania obrazu, napisania wiersza, tańca. To nie są... Więc w tym sensie człowiek, który tylko to zrozumie, dziecko, które tylko to zrozumie, jak się złościsz, to szybciutko opowiedz o tym. Chodź, opowiedz mi. Zobaczymy, może jakoś poradzimy. Poradzimy, to znaczy jakoś przebaczymy. Bo ja się mogę złościć na deszcz, który pada i ja nie mogę pójść na plażę. Mogę się złościć, zwłaszcza jak jestem małym dzieckiem i jeszcze kompletnie zero rozumiem. Ale wtedy ktoś dorosły ma stanąć obok i się tym zająć. No a u nas nie ma tego dorosłego, który by się zajął taką złością małego dziecka na to, że musi na przykład wyjść z kąpieli. Jak dziecko mówi, nie, nie, jeszcze, nie lubię ciebie, idź sobie. Mama mówi, jak mówi do mamusi? No ale to... już stajemy się coraz bardziej świadomi. No. Chyba tego. Lubię pani. Pokolenie tych rodziców. Lubię pani optymizm. No ja tym żyję, no to czego mam się chwycić? Ale wracając jeszcze do tematu, bo pochodzimy z takich w większości, myślę, domów, w których jednak był taki schemat, że to ojciec przynosił pieniądze, albo przynajmniej więcej zarabiał. Myślę, że większość z nas pochodzi z takich domów. Czy jeżeli pochodzimy z takiego domu, gdzie mężczyzna był bardziej odpowiedzialny za finanse, to jest większa szansa, że my również powielimy ten schemat w swoim domu? Może tak być, bo często uczymy się wyłącznie mechanicznie przez naśladowanie. Ale myślę, że nawet w tym, co nazywamy wychowanie, ja wysoko cenię przekaz wobec dzieci, których mam pod opieką, wychowuję swoje, czy jestem nauczycielką, czy kimś, żeby uczyć dziecko, nie żeby się uczyło mechanicznie, wróć do autorytet. W naszym domu było tak, ale czy to było mądre? A czy to było dobre? A czy to jest w każdej sytuacji najlepsze rozwiązanie? A może mama po prostu miała troje dzieci, a ja będę miała tylko jedno. Albo w ogóle nie będę miała dzieci. I wobec tego, bo ja nie muszę powtarzać wzoru, zwłaszcza jeżeli popatrzę na ten wzór i pomyślę sobie, oni tak żyją, a ja to bym... bardziej lubiła na przykład ze swoim mężem chodzić na tańce, a nie siedzieć przy telewizorze. Albo odwrotnie. Czyli jeżeli będziemy wyciągać wnioski mechaniczne, takie z automatu, to prawdopodobnie będziemy ten model podtrzymywać. Mhm. I kobieta, która... Ja dzisiaj rozmawiałam, będę miała za dwa dni... spotkanie z osobą, która z innego kraju nawet przyjeżdża, ale rozmawiałam z osobą, która no już długo, ja myślę, że półtora roku chyba, straciła związek małżeński, bo ten jej mąż znalazł kogoś. I ona przez ten cały czas jest, i właśnie z tym się do mnie zwraca, nie może sobie znaleźć miejsca.
nie ma dla niej życia. Jest kompletnie. Ale życiowo czy zawodowo? Nie, no życiowo. Mhm. Ona po prostu tak jakby została wytrącona całkowicie, jakby jej ktoś Storów. Wyciągnął dywanik spod nóg. Wykolejone. I tak. I jest to dla niej no tragedia. I ona nie może tego właśnie modlitwa o pogodę ducha. Ona jej nie zna i nie przyszło jej w ogóle, nie, jak gdyby nie doszło do niej, że na taką sytuację ona może tylko to zaakceptować. I osiągnąć spokój, a potem zabrać się za urządzanie życia. Tak czy siak, już tam jak sobie będzie chciała. Więc czasami po prostu ludzie są bezradni, ponieważ są, tak jak gdyby, no to z kolei Sokratesa zacytuję. Mhm. Sokrates mówił, jeżeli człowiek czyni źle, a w tym źle kryje się na przykład źle mu w życiu. Jeżeli człowiek czyni źle, to znaczy, że ktoś go nie nauczył czynić dobrze. Mhm. I słowo nauczył, moim zdaniem, jest najpiękniejszym słowem w słowniku ludzkim. Ponieważ nie ma rzeczy, której człowiek się nie może nauczyć. Nawet jeżeli nie mogę zostać baletnicą, to ja się mam może uczyć nie baletu, tylko nauczyć się tego, że za to zostanę świetnym psychologiem. Czyli nauczyć to nie jest wybieram i no tylko spróbujcie mi tego nie osiągnąć. Mhm. Po prostu ja wybieram i to jest tak jak nawigacja. Wypływam żaglówką i chcę dopłynąć do tej wyspy, ale wieloryb mi wyskakuje i muszę uciekać, więc zmieniam, halsuję, robię jakieś manewry żaglami, zwijam, otwieram, cofam się do portu, wybieram inną trasę, no to myśl sobie napluć na tą wyspę, popłynę do drugiej. Czyli ja mam, to się nazywa wolność. I trzeba z niej korzystać. Wolność to nie jest tylko to, że ja co zechcę, to zrobię. Tylko zrobię to, co zechcę, jeżeli mogę. Pani jest też najlepszą reklamą tego, ponieważ wielokrotnie pani zmieniała swoje zawody w trakcie życia. Ale czy to cały czas zaskakuje kobiety, no, które się na przykład zgłaszają do pani, ale... że pani w dosyć dojrzałym wieku dopiero zajęła się psychologią, ale zajmowała się pani kulturą, sztuką? Ale ile ja mam. I zresztą korzystam z wszystkich tych swoich dawnych fakultetów. Tak, że one tylko nie były na marne. To cały czas zaskakuje kobiety? Znaczy nie wiem, czy zaskakuje, ale bardzo dużo kobiet dzisiaj to robi. Mhm. I nawet w Polsce. No pewnie pani inspiruje też do tego. Bo ja wiem, one same wpadają. Już nie będzie pani taka skromna. Ale może być, ale one mogą same na to też wpadać. Mhm. Poza tym, jeżeli się ma taką świadomość, ile ja mam w życiu rezerw, albo jak ja dysponuję swoim życiem i nagle ocknie się ktoś w wieku 45 lat czy 55 lat, że o Boże, dzieci dorosły, mąż sobie znalazł inną, ja mam tu kogoś, z kim mogę chodzić na tańce, ale w zasadzie w domu jestem panią, to przecież ja mogę wszystko. I nawet mam takie przykłady, kiedy ktoś tam wtedy do mnie trafia, rozmawiamy. Ja mówię, ale wie pani, no ja mam taki problem, ja się trochę tego wstydzę, bo ja nie zrobiłam nigdy matury. Mhm. Bo byłam wtedy właśnie tam w trzeciej licealnej, jak zaszłam w ciążę, no i potem to już, a mój syn dzisiaj to już jest dorosły. I ta kobieta ma dzisiaj 51 lat. No i co? Ja mówię, kochana, wracasz, a ma jakąś firmę swoją, bo jeszcze była bystra, nauczyła się czegoś tam i nieźle prosperuje. Ja mówię, dziewczyno, wracasz do domu, otwierasz internet, patrzysz na dokształcanie dorosłych, kursy wyrównawcze, eksternistyczna matura, szukasz sobie pod tymi hasłami, znajdujesz, dzwonisz, idziesz, umawiasz się. I ile tam potrzebujesz? Rok, półtora, trzy miesiące? Jak jesteś bystra, to wszystko zrobisz w ciągu, nie wiem, tygodnia. I robisz maturę. Jak już będziesz miała maturę, to ze świeżym zaświadczeniem, świadectwem idziesz i sobie studiujesz. Kosmetologię, chemię urody, reklamę, psychologię. Co chcesz? Na medycynę cię nie przyjmą, bo jest 35 lat granica. Tak.
ale już na felczerkę to cię przyjmę. A zna pani takie kobiety, które nie są niezależne finansowo, a są szczęśliwe? Można osiągnąć takie szczęście, no będąc nie będąc niezależnym? No pewnie. Czy to zawsze w którymś momencie jest problem? Nie. Są kobiety, które przyjmują ten dar niefrasobliwości o tę stronę ekonomiczną. I jeżeli jeszcze w ich życiu to połączone jest z życzliwą, dobrą przyjaźnią i taką zażyłością rodzinną, no to cudownie. To właściwie marzenie wszystkich byłoby. Ja bym też chciała tak. Żebym na przykład nie brała, ja tu nie biorę pieniędzy, a proszę zobaczyć, jak chętnie pracuję. Więc a chętnie bym nigdzie nie brała pieniędzy, gdyby mi ktoś dostarczał odpowiednią porcję dochodów. Dlaczego nie? Proszę bardzo. Więc w tym sensie to jest luksus i to jest cudowne, bo samo zarabianie mnie nie kręci. Liczenie zer na koncie, to mnie nie kręci. Natomiast jak nie mogę kupić sobie pudełka sardynek i to portugalskich, to wtedy myślę sobie, no to muszę chyba coś zrobić. Muszę chyba napisać książkę. To sama. A na szczęście napisała pani już ich trochę. To najnowsza. Nakrzyczała pani kiedyś na pacjenta? O tak. O tak. Kiedy? Co zrobił? Piszą do mnie osoby, ja zresztą bardzo lubię i wtedy nie biorę żadnych pieniędzy i to jest w ogóle super forma, ja się tego nauczyłam w Ameryce, to jest taka właśnie taka epistoloterapia, ktoś do mnie pisze i pisze do mnie osoba, wymieniając swoje nieszczęścia. I ja na to piszę do niej. Mówię, to po co pani do mnie pisze? Przecież pani ma fantastyczne uzasadnienie dla swojej depresji. I chce pani, żebym ja pani tę depresję odebrała? To co pani z tymi nieszczęściami zrobi? No i ta kobieta mi, bystra jakaś, odpisuje. No nie mogę, ale mi pani przyłożyła. Po czym zaczynamy rozmawiać. I już wtedy ona mówi, a ja wtedy zadaję pytanie. Niech pani mi trzy rzeczy wymieni, które pani chciałaby, żeby były w pani życiu, a ich nie ma. Albo żeby nie było ich w życiu, a w pani życiu jest. I okazuje się, że są takie rzeczy. Tylko ona jest tak zajęta. A, że nie widzi. Nieszczęściami, tym, że się syn tam wykoleił, że mąż ma kogoś innego i jakieś... I ona utrzymuje to dziecko kogoś innego, bo tam jest jakaś degrengolada alkoholowa. Tak, no każdy mógłby się skupić na jakichś negatywnych rzeczach w naszym życiu, ale to nie pójdziemy do przodu. I w pewnym momencie ona sama, czyli ja trochę jestem cwana, bo ja lubię, żeby to ktoś pracował, a nie ja. Żeby sam doszedł do tego wniosku, a nie pani. Znaczy po prostu, żeby sam sobie, ja zresztą mówię, jak pani sobie wybierze trzy rzeczy, które pani by chciała w swoim życiu, żeby były, to zobaczysz, sama zobaczysz, że połowa roboty zrobiona. Bo teraz jak? No to już jak, to będziemy siedzieć i rozmawiać. Ale że akurat ci potrzeba, na przykład nie mam przyjaciółki, no to jak to zrobić? No i to są i sama sposoby. Do tego dochodzi. Nie, nawet ja mogę doradzić, mogę powiedzieć, no tak ładnie pani te maile pisze, wobec tego może pani się zapisze na przykład do klubu książki, a niech pani tam, no i no, różne takie, to już są, to jest takie poradnictwo wtedy, to już nie jest żadna terapia, bo terapię ta osoba sama przeprowadziła. A wyrzuciła kiedyś pani pacjenta z gabinetu? No, może nie tak dosłownie, ale powiedziałam, mam nadzieję, że pani już do mnie nie zadzwoni. Bo to była osoba, która do mnie przychodziła regularnie i ma bardzo złe stosunki z rodziną. I moja praca z nią polegała na tym, że powiedziałam, nie potrzebuje pani psychologa, potrzebuje pani adwokata. Bo tam sprawa dotyczyła jakiejś majątności. I rodzina ją źle traktuje. Jako jedną osobę, która zrobili sobie kozła ofiarnego. I ja z nią spędziłam na tych właśnie takich epizodach kolejnych, no, kilkanaście razy. Naprawdę długo, co mi się rzadko zdarza, ale ona była wyjątkowo potrzebująca. I dosłownie tak, w zeszłym miesiącu. Ona do mnie pisze mail i mówi, i w tym mailu pisze, że właśnie nie wie, czy ona ma pojechać, bo tam w to miejsce, gdzie jest źle traktowana, gdzie ją szykanują, gdzie na nią policję nasyłają, i ona chce
i to jest kobieta, która pracuje w firmie zagranicznej, jeździ do jakiegoś obcego kraju, bo tam jest też ekspertką. Czyli w miarę zaradna. Na poziomie, zarabia, jest samotna zupełnie. Więc trzyma się tej rodziny w taki sposób. A może teraz i ma... I ja wtedy napisałam. Po tym wszystkim, o czym rozmawiałyśmy, naprawdę nie wierzę, że to pani napisała. I już mam nadzieję, że pani już do mnie nie zadzwoni. I tak, także w jakimś sensie, w pewnym momencie to jest już jałowe, a nawet szkodliwe. Bo, prawdę mówiąc, ja też nie mogę się stać osobą współuzależnioną. Mhm. A znam to pojęcie z tych uzależnień terapii, więc bardzo nawet pewien dominikanin pomógł mi wyszukać. On sam to znalazł i nawet powołał się na to. Ja mówię, Boże, człowieku, to niech mi pan przyśle taki wers, który to jest. I on mi rzeczywiście przysłał te cyferki w księdze Ezechiela, w Biblii Tysiąclecia jest przypowieść. Śmieszną historyjkę mam, bo mąż to czytał, ja to czytałam. Myślę sobie, no nie pioruna, no nic, mam 3 fakultety. Mój mąż ma 3 fakultety, 2 doktoraty i my nie możemy zrozumieć, co to w ogóle jest. No to ja się boję teraz. Ale po którymś razie wreszcie i ja i on wreszcie dało się to tak wycisnąć i jest to największa mądrość w Piśmie Świętym. Tak? I brzmi ona. Cytuję. Jeżeli twój bliźni czyni źle, a ty na to przyzwalasz, to grzech jest twój. Twój. Mhm. To jest współuzależnienie. I ja tą dewizą, kierując się, tej skądinąd straszliwie skrzywdzonej kobiecie, powiedziałam, już proszę do mnie nie dzwonić. Ponieważ ja robię to samo, a ona też to samo. I ja jej w jakimś sensie na to pozwalam. Więc... A zna pani terapie, które przyniosły odwrotny skutek? Czyli miały przynieść pozytywny, ale okazało się, że przyniosły negatywny? No, znam, ale nie były to moje terapie. No właśnie chciałam o tym powiedzieć, czy to były pani terapie. Ale dobry przykład, nawet w tej książce to jest. Pewna mama na spotkaniu publicznym ze mną podniosła rękę, a to było o relacjach z dziećmi. Mówi, proszę pani, no a co ja mam zrobić? Moja córka przestała się w ogóle do mnie odzywać. Przysłała mi niegrzecznego SMS-a i od tamtej pory zamilkła. Ja mówię, wie pani, no tak na odległość trudno mi powiedzieć. Ale właściwie, no może jakoś by się udało pani tę córkę skłonić, by poszła do psychologa. Albo żebyście obie poszły. Ona mówi, ale to właśnie się stało, jak ona poszła do psychologa. Ja mówię, ale jak? No, bo ona miała do mnie pretensje. I ja już nie mogłam słuchać tych pretensji. I ja wtedy powiedziałam, słuchaj, ja ci nawet zapłacę. Idź ty do psychologa i porozmawiaj o tym, co tam masz do mnie za żale. No i po kilku wizytach córka napisała, mam prawo do złości. I do ciebie się już więcej nie odezwę. No to jest antyterapia. I powiedział to psycholog na terapii. I prawdę mówiąc, można mieć złość. I kiedy ja to opowiedziałam kiedyś komuś, to ktoś mówi, o Boże, a ja mam taką koleżankę też. A ktoś inny mówi, tak, ja też znam takie przypadki. Więc, że psycholog daje prawo do negatywnych uczuć, żeby je w sobie kotłować. Ale prawo do uczuć to jest co innego, ale zerwać stosunki z matką. Ale do złych, które skutkują tym. Więc to jest stosunków. Po prostu malpractice to się nazywa. To się malpractice nazywa, czyli to jest antyterapia. I na przykład w takiej Ameryce to taki psycholog, ta matka mogłaby pozwać do sądu. A u nas to jest możliwe, żeby zgłosić? Nie, bo żaden psycholog nie jest ubezpieczony, więc po pierwsze sam by odszkodował, a sądy nasze pewnie by też odesłały, powiedzieli, ale o co pani chodzi? Więc my nie mamy w ogóle odpowiedzialności zawodowej, etycznej. Można byłoby podawać to na przykład do jakiegoś tam sądu koleżeńskiego, akurat w przypadku psychologii to do PTP, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które tak między nami mówiąc, czy pani kiedyś słyszała,
że w przestrzeni publicznej, w mediach pojawiła się jakakolwiek wzmianka, że Polskie Towarzystwo Psychologiczne wypowiada się na jakiś temat psychologiczny. Chyba nie bardzo. Bardziej psycholodzy pojedyncze jednostki. No tak, ale PTP jako organizacja. Tak. Ani kiedy była, nie wiem, sprawa granicy w Białorusi, z Białorusią, ani kiedy przypadki krzywdzenia kobiet, ani kiedy są wręcz zabójstwa dzieci przez przemocowe... A czym to jest spowodowane? Bo nie ma tego towarzystwa. Po prostu. Bo jest to jakaś martwa struktura, nie wiem kogo, nie wiem czego. Ja się zresztą wypisałam kiedyś z tego gremium. Także wie pani, no można byłoby próbować wywierać jakiś taki, ale to nie jest organizacja żywa, która reaguje. Tak, kobiety za mało zarabiają, musimy zabrać głos, ponieważ psychologicznie to jest krzywdzące. To nie, to tam czasem Kongres Kobiet reaguje, czasami Centrum Praw Kobiet reaguje, czasami jakaś pani minister od pracy zapowiada coś, ale społeczna rola tej organizacji psychologicznej, ona w ogóle jest zerowa. Wspominała pani o tym, zresztą wielokrotnie, nie tylko u mnie, że najważniejsze jest to, żeby się nauczyć dobrych nawyków, dobrego zachowania, dobrego życia. Jeżeli ktoś robi źle, to dlatego, że go nie nauczono. Więc czy nie brakuje pani w planie zajęć, planie lekcji w szkole jakiegoś przedmiotu? Nie. Nie uważam, żeby dzieci się miały uczyć psychologii. Ale natomiast, na przykład empatia? To też nie powinien być przedmiot, tylko ja pani coś powiem. A pamięta pani wnuczkę, jak miała zajęcia przez tydzień z przyjacielstwa? Ale to nie była lekcja psychologii, to po prostu takimi tematami zajmuje się pierwsza klasa. Ale coś takiego nie przydałoby się w szkole? No, taki projekt? Oczywiście, ale to trzeba... To nie... Może niedługoterminowy, ale takie nie ma takiego, projekty. Nie ma zakazu, żeby to robić, tylko nie ma takiego nauczyciela. Nie ma takiego zwyczaju chyba w Polsce, prawda? No, ja myślę, że i mama żadna tego nie robi, albo prawie żadna. Moglibyśmy wtedy, jeżeli mielibyśmy braki jakieś w domu, to ewentualnie uzupełnić je tym, co byłoby w szkole. Ale najpierw w domu. Dlaczego mama z tatą nie rozmawiają z synkiem, który ma 4 latka i nie rozmawiają o przyjaźni? A dlaczego mały Jasio nie widzi, że mama ma swoich przyjaciół, tata swoich, że z tymi przyjaciółmi bawią się, niekoniecznie pijąc wódkę? Dlaczego dzieci tego nie widzą? No, to jest... Znowu wracamy. Taka kultura. Pani Ewo, czego można pani życzyć? Żeby szybko był 3268. O, i żebyśmy dożyły, tej wizji Polski, którą pani przedstawiła. A, bardzo nawet serdecznie nie dziękuję. Dożyję, ale przyjdzie ten rok i będzie super. Dziękuję pięknie. Dziękuję.